Dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu kilka zdań o produktach z działu biostymulatorów, które zostały zastosowane na tej plantacji rzepaku ozimego. Na początku jednak powiem kilka zdań o przebiegu pogody w obecnym sezonie wegetacyjnym. Od ruszenia wiosennej wegetacji aż do końca kwietnia mieliśmy suszę, która bardzo duży deficyt wody. Opady pojawiły się dopiero na koniec kwietnia, kiedy rzepak był już w fazie kwitnienia. Zaburzyło to pobieranie składników pokarmowych. Ponadto przymrozki, które występowały od 20 marca aż do 20 maja, spowodowały pęknięcia łodyg, które również zaburzyły pobieranie składników pokarmowych. W związku z tym na plantacji zastosowane zostały produkty, które miały wspomóc rośliny w tym trudnym sezonie wegetacyjnym. Dzisiaj Państwu opowiem o dwóch produktach. Pierwszy z nich to Naturamin WSP, drugi to NanoActive. Naturamin WSP zawiera 80% aminokwasów pochodzenia roślinnego, w pełni przyswajalnych przez rośliny. Cechą szczególną tego produktu jest stały i niezmienny skład, pokazany na aminogramie. Produkt zawiera 17 różnych aminokwasów, w tym dwa najważniejsze dla roślin, czyli prolinę i serynę. Aminokwasy te charakteryzują się silnym działaniem antystresowym, krioprotekcyjnym, czyli zapewniają spójność ścian komórkowych roślin. Dlaczego jeszcze warto stosować aminokwasy? Przede wszystkim poprawiają transport składników pokarmowych w roślinie, wpływają na zawartość chlorofilu większą, dzięki czemu fotosynteza jest bardziej efektywna, poprawiają fizjologię roślin. Wszystkie inne substancje podane razem z aminokwasami lepiej są do rośliny wchłaniane i lepiej działają. Natomiast aplikowane w momencie stresu, spowodowanego np. przymrozkiem, powodują, że roślina szybciej się regeneruje, nie tracąc energii na walkę ze stresem, tylko pożytkując ją na kluczowe momenty rozwoju. Na tej plantacji produkt Naturamin WSP stosowany był dwukrotnie w dawce 300 g na hektar. Pierwsza aplikacja była po wiosennym ruszeniu wegetacji, natomiast kolejna w okresie zielonego pąka. Razem z aminokwasami podawane były mikroelementy oraz fungicydy i insektycydy. Jak widzimy, plantacja bardzo dobrze zniosła ten trudny okres, wykształciła odpowiednią liczbę rozgałęzień bocznych oraz wywiązała bardzo dużo łuszczyn. Drugim produktem, o którym chciałem Państwu powiedzieć, jest NanoActive. Produkt zawiera wapń, magnez oraz mikroelementy w formie nanocząsteczek. Można je bezpiecznie stosować w okresie okołotwitnieniowym rzepaku. Dlaczego ten wapń jest tak ważny? W roślinach rzepaku odpowiada za zawiązywanie i utrzymywanie łuszczyn. Roślina musi w momencie kwitnienia przetransportować ten składnik z korzenia w górę, w miejsca, gdzie będą zawiązywane łuszczyny. Wspominałem wcześniej, że na początku kwitnienia brakowało wody, w związku z tym transport składników w roślinie był bardzo utrudniony. Podanie wapnia w takiej formie, czyli w formie nanocząsteczek, powoduje, że roślina miała sprawniejszy proces kwitnienia, zawiązała więcej łuszczyn, jak widzimy, więcej tych łuszczyn zostało utrzymanych. Nasze badania oraz doświadczenia klientów pokazują, że wyższa zawartość wapnia powoduje, że więcej łuszczyn finalnie dotrwa do żniw, co się wiąże z wyższym końcowym plonem rzepaku. Aby ułatwić Państwu aplikację tego produktu, zalecamy łączyć go z zabiegiem fungicydowym na opadanie płatka w dawce 2 kg na hektar. W tym gospodarstwie produkty z grupy biostymulatorów nie są stosowane tylko wiosną, ale również jesienią. Jesienią stosujemy je przede wszystkim po to, aby dobrze rozwinąć system korzeniowy, aby potem rośliny przez ten cały sezon wegetacyjny sprawnie pobierały składniki pokarmowe oraz wodę.